impreza w sumie organizowana przez Krzeńskie Grupy Rekonstrukcji Historycznej, ale generalnie mamy gości z całej Polski, z Warszawy i z innych krajów. To jest już trzecia cyklista, w sumie zaczyna być impreza. Tutaj jesteśmy pierwszy raz w restauracji Kowa. Generalnie wcześniej było po prostu w innych lokalizacjach. Ile osób będzie się bawiło? Jakie tutaj przeważają stroje? Generalnie impreza jest zaplanowana na około 50 kilku osób, około 60. Stroje przeważają różne, głównie lata 20, 30, 40. Różnych stron, jak można widać, i cywilne biory, jak również ugrupowania amerykańskie, niemieckie i generalnie koalicji antyhitlerowskiej. Wszystkich w kadrze pomieścić.